Ponownie ten sam sklep, 72 godziny później, no w sumie wyszło więcej, bo nie miałem czasu. A dlaczego 72 godziny? Jest tak zwany cooldown od momentu sprawdzenia, tak zwany, nazywa się to background check, czyli w momencie, kiedy składasz papiery o broń, chcesz ją odebrać, muszą sprawdzić twój background, czyli zobaczyć, czy nie masz czasami jakiejś tam sprawy karnej, coś się nie dzieje z tobą, bla 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 bla. I generalnie rzecz biorąc, 72 godziny od tego momentu dopiero możesz broń odebrać, mimo to, że online była zamówiona dużo wcześniej. Takie życie. Takie życie, taki rap, jaka świnia, taki schab. Lecimy. Normalna wizja, to jest sklep ze sprzętem outdoorowym, czyli tym, co można zabrać ze sobą na dwór. Od odzieży, po ekwipunek, po broń, na przykład. Taki przyjemny, mały sklepik. No a tutaj no, antylopa emu, to jest ader, widać, że taki jeleń, nie? Dwa poziomy, ale tu chciałem coś jeszcze wam pokazać. Tu trzeba wejść. Dokładniej, tu pływają dorsze. Hi. If you look close, there is a group of little babies. Oh, a little tiny one? Yes. Maybe, not maybe hiding right now somewhere. They're on both sides, actually. There's a group on both sides. Yeah, this is astonishing. They usually kind of cluster over this way. There's like a fog in the house. Yeah, Adarek to ten mały tutaj, taki o. She Hunts. Taki sklep myśliwski z całym ekwipunkiem, który można wziąć wychodząc na dwór, po kajaki, po łódki, po strzelbę. Właśnie tu idziemy. I gadżety jak celowniki, dalmierze, latarki, uje moje. Słuchaweczki, gadżety. Fajne zestawy do wymiany, jakby ktoś chciał. Albo ładny sprzęt MMP z celownikiem, typowy DOT, do tego Picatinny, akcesoria jak latarka. Niam, niam, niam. Amunicji też jest trochę.
Same fajne rzeczy. Wybór jest niesamowity. Z takiej kuszy. Wszystko to jest łuk, łuki, kusze, cudawianki, z czego tylko chcecie strzelać. Nawet można sobie kupić sztucznego jelenia, o, i go napiermandalać. Ciekawe, czy postrzelę się rozpadnie. Niestety, ten sport tu jest rozwinięty niesamowicie. Każdy rodzaj broni, każdy rodzaj amunicji. I tak mówiłem wcześniej, cały sprzęt można sobie kupić. Torby, plecaki, uchwyty do samochodu, gadżety, sprzęt biwakowy, survivalowy, klatkę dla psa, klatkę dla teściowej. Zwierzaka można kupić, wypchaną teściową, niewypchaną teściową, do wyboru, do koloru. Można sobie kupić czaszkę i zrobić sobie sztuczne poroże. Jak ktoś na przykład głęboko wierzy, że żona się puszcza, może sobie kupić na przykład taką czaszkę. Tu jest instrukcja krok po kroku, jak ją skręcić i pomalować, żeby wyglądała realistycznie. Miód, malina. Można sobie indyka kupić. Pewnie się rusza. Jak dostanie strzała, to się rozpadnie. Bardzo fajny sklep, wam powiem. Bardzo ładny, bardzo fajny. Jest ogromny przede wszystkim. Nawigacje, radary, sonary. O, to jest fajne. Wszystko pokażę. Ciekawe, czy zwłoki pokażę, na przykład na dnie jeziora, na przykład kogoś, kto pływał na łyżwach, jeździł. Jeździł na łyżwach i nie zdążył po prostu się wydostać przy mas. No, jaka mała łódeczka przyjemna, turystycznie. No, jest malusia, ale fajniusia. Bardzo fajna łódka dla ludzi, którzy nie mają dużego samochodu. No i oczywiście raj dla wędkarzy. Szczerze to nie wiedziałem, że tyle można różnego rodzaju sprzętu wędkarskiego mieć w sklepie.
to jest po prostu, no... Myślałem, że się rzuca haczyk, ryba bierze i się ją konsumuje. A tu się okazuje, że jest... No to jest naprawdę... Serio? I to by było na tyle w tym materiale. Tak na zakończenie pokażę tylko, co kupiłem. Jest to MMP 1522, czyli kaliber 22 LR. Dlaczego? Bo tani, fajny, rozrywkowy, łagodny recoil, czyli odrzut. Spokojne urządzenie do strzelania, do zabawy. Przede wszystkim tanie w utrzymaniu. Z celownikiem typu DOT, czyli kropka. Dwa rodzaje kolorów. Magazynek na 20 kilka sztuk amunicji. Zamówiłem drugi, zamówiłem nóżki do tego jeszcze, jakiś pokrowiec, ale materiał z tego to już będzie kolejny film. Także chciałem wam tylko pokazać, jak taki sklepik wygląda tutaj. Nie pamiętam, żeby w Polsce był tej kategorii sklep, może tak to powiem. Były oczywiście sklepy sportowe, ale no myślę, że warto tutaj teraz troszeczkę rozrzucić wyobraźnię i waszą opinię w komentarzach, jeżeli chcecie, śmiało. Zabieramy głos, możemy pogadać, poklechtać. Ja w każdym razie będę się starał, no zacznę może robić jakieś filmy w końcu, ale sami widzicie, jaka jest sytuacja i tu, i u was, i tak na dobrą sprawę człowiekowi w sumie niby się chce, niby się nie chce, ale też jest ograniczony. Do sklepu nie pójdziesz, bo zamknięte, tutaj nie zrobisz, bo nie wolno, na strzelnicy nie pójdziesz, bo zamknięta, ale myślę, że wszystko z czasem jakoś się poukłada. Także do następnego, dzięki, trzymajcie się, nerka.